Witam w etapie drugim, części poświęconej Paszowi. Z tej części dowiesz się, co to jest SSH, SCP i polecenia takie jak CP, mkdir, changemod, changeowner, touch, ls, alias, find, jak spakować pliki, jak przeszukać pliki, jak wyświetlić pliki, jak działać na plikach, między innymi wyszukiwać pewne informacje, jakie ciąć, jak je wyświetlać, również jak przesłać taki plik do innego systemu Linuxowego, jak również jak pozyskać informacje o systemie, na przykład ile mamy miejsca na dysku, jak wyświetlić jakąś stronę internetową na przykład w konsoli, jak znaleźć swój IP i jak zabić proces. Poleceń jest ogrom, jest dużo więcej. Jeżeli chcesz zapoznać się w całości z Bashem i jego możliwościami, no to musisz po prostu wykonać inny kurs, całkowicie poświęcony Bashowi, żeby poznać w pełni jego możliwości. Ja postaram się przedstawić w tej części chociaż takie minimum, które jest wymagane, żeby sprawnie poruszać się w systemie, żeby móc wykonywać pewne informacje. Zdobywać pewne informacje i wykonywać pewne akcje, które są niezbędne na przykład w zadaniach DevOpsowych. W zadaniach DevOpsowych często zdarza się, że musimy pozyskać informacje o błędach aplikacji i te informacje uzyskujemy z logów, czyli ważne tutaj jest na przykład grepowanie, jak wyświetlać logi, jak je znaleźć. Również się pojawia, czasami pojawiają się błędy, że nie ma już miejsca w systemie, czyli też musisz wiedzieć, jak sprawdzić, czy miejsce jest. Na przykład, czy procesor nie jest nadmiernie obciążony, czy pamięć RAM jest ciągle dostępna, czy już jedziemy na swapie, czyli takiej pamięci podstawowej, która się tworzy na dysku. Czyli zaczniemy. Zaczniemy sobie od polecenia SSH. To jest jedno z najważniejszych poleceń, które pozwala ci dostać się w ogóle do konsoli Linuxowej na serwerze zdalnym. W ramach kursu otrzymałeś dostęp do serwera fortisit.pl. Wymieniliśmy pliki, klucze publiczne. Wiesz już, jak się tworzy przynajmniej ten klucz publiczny. No i teraz również twój użytkownik został stworzony. Także teraz zalogujemy się do tego systemu. Żeby zalogować się do systemu, musiałeś stworzyć klucz SSH. Ja tutaj pokażę od początku, jak uzyskać ten dostęp. Jak stworzyć ten klucz, tak żeby ta wiedza pozostała nie tylko poza kursem, ale również w kursie. Czyli będąc zalogowany na użytkownika w swoim systemie rodzinnym w maszynie wirtualnej, tworzę klucz publiczny, prywatny i publiczny, czyli parę kluczy. Do tego celu służy polecenie SSH key gen. Czyli generowanie kluczy. Jak widzimy, jest tam trochę więcej. Jest SSH CopyD, KeyScan, SSH Agent, także no jest dużo więcej poleceń. Ale skupmy się na tym jednym. Teraz nas się pyta, gdzie chcemy zapisać ten klucz. Tak, chcemy zapisać do IDRS-a. To jest defaultowa nazwa klucza prywatnego. Stworzono katalog. Nie chcemy hasła do klucza. No i mamy stworzony klucz RSA o długości SHA-256. Możemy go sobie teraz wyświetlić w katalogu domowym. Tym posłużymy się narzędziem CAT do wyświetlania. I katalog SSH, jak widzimy, mamy dwa klucze. ID RSA to jest klucz prywatny, którego nigdy pod żadnym pozorem nikomu nie udostępniaj. I klucz publiczny z końcówką pub.
Jak widzimy, mamy stworzony klucz. Teraz, żeby dostać dostęp do serwera, musiałeś przesłać mi ten klucz. Ja zrobię dokładnie to samo, czyli skopiuję sobie ten klucz i dodam do użytkownika na serwerze zdalnym. W tym celu posłużę się swoim loginem. I pierwsze co, to będę musiał stworzyć użytkownika. Do tworzenia użytkownika służy polecenie add user. Jak wyświetlimy sobie pomoc, to będzie informacja, co możemy tutaj dodać. Więcej o tworzeniu użytkowników będzie w części trzeciej, czyli podstawy administracji systemem Linux. Tutaj szybko wykonam teraz polecenie. Tworzymy katalog domowy z taką samą nazwą, czyli wykonamy mojego użytkownika fit z małych liter fit 2023. Jak widzimy, nie mamy uprawnień. Oczywiście tylko root ma uprawnienia. W typowym systemie tylko root ma uprawnienia, czyli musimy zrobić sudo. I użytkownik został stworzony. Teraz oczywiście musimy przejść, utworzyć hasło dla tego użytkownika. Również. Poziom roota, czyli sudo i tworzymy hasło. Jak widzimy, wszystko zostało zupdate'owane. Teraz, żeby dodać katalog, dodać klucz SSH do tego użytkownika, zalogujemy się na tego użytkownika, czyli wykonamy polecenie su bit userp. Użyjemy hasła, które nadałem użytkownikowi. Przejdziemy do katalogu własnego. Wykonanie polecenia cd, czyli change directory, bez żadnego parametru przeniesie nas do katalogu domowego. Sprawdzamy w PWD. Tak, jesteśmy w katalogu domowym. Co teraz możemy wykonać? Możemy stworzyć ten katalog ręcznie. Możemy stworzyć ten katalog ręcznie, tak jak ja go tutaj stworzyłem, ale do celów ćwiczeniowych usunę go. Żeby usunąć katalog, używamy polecenia rmdir, ale poleceniem rmdir możemy usunąć katalog tylko i wyłącznie, jeżeli jest pusty, nie ma podkatalogów, nie ma innych plików w środku. Żeby usunąć katalog, w którym coś się znajduje, to używamy polecenia takiego samego jak do usuwania plików, czyli rm, remove, podajemy katalog i dodajemy jeszcze parametr r i f. F to jest force. R to jest recursively, czyli rekursywnie przechodzimy przez katalogi, usuwamy katalogi i wymuszamy usunięcie. Usunięty został katalog, możemy sobie wyświetlić, nie ma go. I teraz tak, albo tworzymy ręcznie poprzez mkdir nadawanie uprawnień, albo po prostu wykonujemy polecenie generowania klucza, czyli SSH. Keygen i sobie generujemy katalog poprzez generowanie klucza. I widzimy, katalog został stworzony z uprawnieniami 7.0.0, czyli są wszystkie uprawnienia na katalogu. Dla użytkownika nie ma innych
uprawnień dla grup ani dla pozostałych osób, które nie są użytkownikami i nie znajdują się w grupie. Czyli teraz, jak sobie przejdziemy do katalogu SSH, co zobaczymy w środku? Zobaczymy nasze klucze. I teraz tak, jeżeli nie znamy użytkownika na systemie zdalnym, nie znamy hasła i nie możemy wykonać sobie SSH copy key, copy ID, to musimy dodać to ręcznie. Żeby dodać ręcznie, to musimy mieć plik, który się nazywa authorized keys. Czyli musimy sobie stworzyć ten plik. Ja do tego użyję polecenia vim, albo nie. Pokażemy, zamiast używać edytora, pokażę, jak od razu przesłać ten klucz do tego pliku, tworząc zarazem klucz. Czyli jeszcze raz, bo mi się odznaczyło. Czyli tworzymy plik za pomocą echo. Echo. Teraz string, który chcemy wyświetlić. Jakbyśmy zrobili teraz, to nam się po prostu wyświetli. Ale jak przekierujemy stdout, czyli wyjście standardowe z konsoli, do pliku, to authorize keys, to stworzy nam się plik. Jeszcze to nie zadziała. Jeszcze to nie zadziała, ponieważ uprawnienia są zbyt otwarte. Authorized keys również musi być ograniczony. Czyli zrobimy to sobie poprzez change mode 600 i ten plik. Jak widzimy, klucz został dodany. No to teraz spróbujmy się zalogować poprzez SSH. Użytkownik fit 2023 G0P to fortisit.pl. Mamy informację, że próbujemy się połączyć z tym hostem, który się przedstawia takim kluczem. I czy się na to zgadzamy, żeby go zaimportować do known host? Tak, zgadzamy się. Dodaliśmy. I jak widzimy, zalogowaliśmy się do systemu za pomocą klucza. Teraz jesteśmy w systemie zdalnym. Do czego jeszcze używamy protokołu SSH? Na przykład do przesyłania plików za pomocą polecenia podprogramu SCP możemy przesłać plik z serwera zdalnego na nasz lokalny lub z naszego lokalnego na serwer zdalny. Polecenie wygląda następująco, tylko żeby przesłać jakiś sensowny plik, to on musi mieć kilka mega, żeby no było widać jakiś tam proces. Oczywiście przy obecnej prędkości internetu to taki 5-megowy plik to prześle się momentalnie, tak, mniej niż sekundę. Ale żeby zaprezentować, przejdźmy do materiałów. I w materiałach w katalogu Bash jest pliczek SCP test file. Jak sobie go wylistujemy, to on ma około 5 mega.
dobra, to teraz spróbujmy go przesłać na serwer zdalny. Czyli nasz serwer zdalny to jest fortisit.pl, czyli SCP. I wskazujemy, co chcemy przesłać. Chcemy przesłać plik SCP test.file na serwer zdalny. I teraz musimy jeszcze powiedzieć, gdzie chcemy go przesłać. Wyślijmy go do tempa, albo nie. Wyślijmy go do naszego katalogu domowego, czyli home. No i pyta nas o hasło. Tak, bo nie podaliśmy użytkownika oczywiście. Musimy podać tego samego użytkownika. Klucz nasz jest dodany. Client global. Server gave bad signature for SSH key 0. Nie trzeba się tym przejmować. Jak widzimy, plik został przesłany. Spróbujemy się teraz zalogować na serwer zdalny. O, widać, że zmienił się klucz na serwerze i mam inny klucz u siebie lokalnie. No, pewnie dostawca mi zmienił, bo możliwe, że jakieś problemy było. Jak... Zaraz zobaczymy. A, nie jestem w sudo. Dobra. To się muszę zalogować tutaj. I zrobimy exit. I sudo su. O, tak. Dostawca zmienił mi pewnie klucz maszyny, bo jak widzicie, cały czas mnie atakują. Mam 1190 prób zalogowania się. Bez sukcesu oczywiście. Nie dadzą rady. To jest po prostu DOS-em próbują robić, ale DOS-a mam ukrócony, bo konfigurację sobie zmieniłem w SSH. To pokażę w części administracja systemem Linux, jak konfigurować SSH, jak zabezpieczyć możliwość logowania się osobom, którym nie chcecie pozwolić się zalogować. Dobra, zalogowaliśmy się do tego systemu zdalnego i wyświetlimy plik. Jak widzicie, plik tutaj jest. Co możemy zrobić? Zrobimy sobie tak, że zmienimy nazwę tego pliku. Żeby zmienić nazwę pliku, używamy polecenia move do... I to zrobimy. I teraz co zrobimy? Wyjdziemy z tego systemu i zrobimy to samo, wykonamy to samo polecenie, ale zamiast wysyłać plik na serwer zdalny, to pobierzemy go z serwera zdalnego. Czyli możemy użyć tego samego polecenia, tylko teraz tak. Mówimy, jaki plik chcemy i chcemy ten pliczek. I chcemy go przesłać do naszego home'a. Czyli możemy zrobić coś takiego. Tylda. Tak. Ten znaczek mówi nam, wskazuje katalog domowy użytkownika. Dobra. Samo. Dodajemy oczywiście użytkownika. No i zobaczymy, co się stanie. O, widzimy, plik się pobiera. Dwie sekundy, dziwne. 2 mega. Strasznie powolna sieć jest na tym serwerze.
No dobrze, przejdźmy do katalogu domowego. Czyli, żeby przejść do katalogu domowego, CD bez żadnych parametrów. No i widzimy, mamy pliczek u siebie z powrotem. To by było tyle z prezentacji SCP. Jeszcze tam jest wiele innych możliwości do użycia go. Ale te są najważniejsze, tak? Kopiowanie plików na serwer zdalny. Dobra, Czyli teraz zajmiemy się poleceniami, takimi standardowymi do obsługi plików, do tworzenia, do kopiowania, do zakładania katalogów. Pokażę Wam, czym są aliasy, bo zapewne zauważyliście, że często przez pomyłkę wdaje LL. Tak, ale jak w pewnych systemach dostaniecie błąd, że nie ma takiego polecenia, że taka komenda nie istnieje. Nie istnieje dlatego, że to jest alias. Jak widzicie, mam ustawionych kilka aliasów. To jest z automatów tej dystrybucji Linuxa. Jak się zapytać o dystrybucję Linuxa, jak zobaczyć, będzie w trzecim etapie. Jak widzicie, mam tutaj trochę aliasów ustawionych. U siebie w systemie pewnie też macie, zależy jaki macie system, czy Ubuntu, czy CentOS, czy Rocky Linux, czy jakieś inne dystrybucje Debiana. To też wyświetlcie sobie alias. Sobie alias i zobacz. Zobacz, co jest ustawione. Możesz nie mieć żadnego, a możesz mieć ustawionych kilka, tak jak ja. No dobra. To teraz może pokażę, jak Ustawić sobie taki alias. może zanim ustawimy sobie alias, to jeszcze wytłumaczę, co to jest alias. Alias to jest skrót do jakiegoś polecenia. Czyli no tak jak ze słownika wyczytacie alias. Dokładnie to samo robi tutaj w systemie u nas. Na przykład mamy polecenie ls, ale chcemy, żeby wyświetlały nam szczegóły to polecenie. Czyli polecenie LL, takie standardowe, które jest często mylone, że jest to polecenie. Nie jest to polecenie, jest to alias w każdym systemie, w którym jest założone. Do polecenia LS minus L i jeszcze dodatkowo jest dodany kolor auto, żeby wyświetlały się tam ładne kolorki. Mamy polecenie egrep. Na przykład, to tyle jest, że jest dodany kolor. Mamy L.ls minus D. I wszystko. Czyli możemy sobie wyświetlić o, w ten sposób. L. Czyli pokaż nam wszystko, co tutaj mamy. No dobra. To teraz jak go ustawić? Bardzo prosto. Robimy polecenie alias. I na przykład zrobimy sobie polecenie ls. Ale trzeba pierwsze sprawdzić, czy nie mamy takiego polecenia. Ela, nie ma, dobra. Alias Ela równa się ls minus a. Czyli wylistuj wszystko razem z plikami ukrytymi. No możemy to użyć minus d, tak jak tutaj ten l kropka. No ale to dla przykładu sobie stwórzmy to. Może dodajmy również lh. Czyli LH stwórzmy. H od Human Readable. To znaczy, że zrozumiałe dla człowieka. I też sobie dodajmy kolor auto. Uderzmy Enter. I jak widzicie teraz, jak uruchomię, wyświetla nam się. Pięknie. Pięknie, prawda? Mamy szczegóły i mamy
W formacie czytelnym, zrozumiałem dla człowieka, czyli wyświetla nam się tak, bo jakbyśmy zrobili ls minus l minus al, to mamy w bitach, a tak mamy w megabajtach, w kilobajtach, gigabajtach informacje. Czyli jak widzicie, no przydatna rzecz, prawda? Szczególnie jak się pracuje z jakimś na przykład Dockerem, często trzeba wykonywać polecenie jakieś do czytania logów. O Dockerze, co to jest Docker, jeżeli nie wiesz jeszcze, to dowiesz się w etapie, bodajże to będzie etap czwarty, gdzie już zaczniemy uczyć się automatyzacji, takiego DevOpsowania stricte. No, w administracji, no może coś uchwycimy przy web serwerach. No zobaczymy. Na pewno w etap czwarty albo etap piąty będzie o Dockerze. Wracając do naszego aliasu. To możemy sobie skrócić, na przykład, żebyśmy nie pisali jakichś długich poleceń. Możemy sobie skrócić do aliasu, który zapamiętamy. Co może być takim dobrym przykładem? Na przykład mamy polecenie find. Polecenie find znajduje nam coś, to co chcemy znaleźć, tak? Gdzieś w jakimś katalogu, na przykład w home. Na przykład w katalogu home i naszym użytkowniku. Chcemy znaleźć jakiś pliczek, który się nazywa test. Albo zadania. File. No oczywiście nie mam takiego pliku założonego i go nie znajdzie, to sobie go załóżmy. Do zakładania plików możemy użyć komendy touch. Teraz sobie zrobimy home i nasz katalog domowy, to u was będzie inny oczywiście, touch i jest dodany. Teraz jak zrobimy sobie find, widzimy, że nam znalazł taki plik. I to oczywiście nie zakłada się aliasów do finda, no bo za każdym razem szukamy czegoś innego, ale na przykład jeżeli mamy jakiś plik, który często aktualizujemy, który zapominamy, gdzie on jest, możemy sobie zapisać taki alias. Na przykład zadania. I zrobimy sobie całą tą ścieżkę. Jak widzicie, mamy teraz skróconą formę. Nie musimy pisać całego find, home, zadania, tylko wpisujemy zadania i mamy. Możemy to ten alias dodać parametry, czyli sparametryzować. I to będzie funkcja. O funkcji dowiesz się w kolejnym etapie, w kolejnej części tego etapu w skryptach. Napiszemy funkcję i wtedy też pokażę na przykładzie też tego aliasu, jak możemy stworzyć taki sobie, nazwijmy to alias z parametrem, ale de facto będzie to funkcja. Dobra, czyli mamy alias. Mam nadzieję, że już wiesz, jak to wygląda. W etapie trzecim dowiesz się, jak zrobić to, żeby te aliasy pojawiały się od razu, żeby były zapamiętane i od razu przy zalogowaniu, żeby już były dostępne. Bo teraz sobie, jakbyśmy zrobili sobie alias i widzisz, że nie ma ich, tak?
Nie widać ich. To znaczy nie, są tutaj. Przepraszam, bo jeszcze się nie wylogowaliśmy. Są tutaj. Ale jak zrobimy tak, że się wylogujemy i zalogujemy się ponownie i zrobimy alias, no to już ich nie ma. Znikły. No tak się dzieje z tego względu, że wszystko, co sobie robimy w konsoli, jest zapamiętywane tymczasowo. Jak ustawiamy jakieś zmienne w konsoli, na przykład jakbyśmy sobie ustawili zmienną a równą 1, to ona tutaj będzie. Wyświetlimy ją za pomocą polecenia, na przykład echo dolar a, czyli przez dolar zawsze odwołujemy się do zmiennej i widzimy, jest 1. Ale jak się wylogujemy, i wywołamy to polecenie ponownie, no to już niestety tego nie ma. Skąd się wzięło to nasze echo A? Jak to możliwe, że mamy to wszystko tutaj, jak sobie wejdziemy z strzałką w górę, to nam się wyświetla. Jest coś takiego jak history. I jak widzisz, jest cała historia naszych poleceń, co wykonywaliśmy w systemie. To służy do administratorom, do przeglądania tego, co użytkownicy robili. Oczywiście nie jest to idealne z tego względu, że jeżeli nie, historia nie jest logowana do żadnego systemu SIEM, nie pobieramy tej historii, nie czytamy jej, to użytkownik może sobie usunąć. Usuwa się poprzez polecenie history-c. Cała historia zostanie usunięta. Ja nie chcę tego robić, bo mam tutaj, może się nam przydać później ta historia. Na przykład wyeksportuję ją i umieszczę gdzieś na serwerze, żebyśmy mieli historię, co robiliśmy na serwerze. Ale, no i tak to wygląda. I alias też zniknie, ale w administracji dowiesz się, jak ustawiać sobie zmienne w systemie, na swoim użytkowniku, czy też w całym systemie, które przy zalogowaniu nie znikną. No dobra. No to tyle o aliasie. Zróbmy teraz polecenia te typowo do plików. Czyli na przykład polecenie cp. Polecenie cp. Jak można to rozszyfrować łatwo, jest to copy. Czyli stworzymy sobie dwa pliki. I gdzie jesteśmy jeszcze? Jesteśmy w home. No dobra. Stworzymy sobie dwa pliki i będziemy chcieli skopiować te dwa pliki. Jak możemy to zrobić? Możemy to zrobić pojedynczo, czyli cp. Utwórzmy jeszcze katalog, czyli polecenie mkdir. I tutaj, czyli. O, właśnie użyłem aliasu. I jak widzisz, mamy otworzony katalog, mamy nasze pliki. No dobra, to skopiujmy te pliki sobie do katalogu tutaj. W katalogu tutaj utwórzmy jeszcze inny katalog, czyli ponownie zrobimy mkdir tutaj i stwórzmy katalog A. I stwórzmy również katalog B. To się nam przyda później. I w katalogu B. I żeby pokazać jeszcze, jak stworzyć ciąg katalogów, czyli całe drzewko katalogów w jednym poleceniu, to stwórzmy sobie katalog.
z mkdir z parametrem minus p i stwórzmy katalog BA i będzie katalog A i katalog B. Jak widzicie, utworzyło się, tak? No to teraz spróbujmy zrobić to samo. Dodajmy jeszcze do tego na przykład C i D, ale bez parametru B. Mamy informację, że nie możemy stworzyć katalogu, ponieważ nie istnieje taki katalog. Nie istnieje katalog C. Jak nie istnieje katalog C, to nie możemy stworzyć katalogu D. Parametr minus P pozwala nam na to, żeby stworzyć cały ciąg katalogu, całe drzewko. No dobra, to tyle o mkdirze. Zróbmy tego copy. Czyli teraz zróbmy sobie kopię 1a do katalogu tutaj A. Skopiowane. No i teraz dalej musimy robić katalog do katalogu A. Tak? Jak sobie wyświetlimy katalog tutaj A, to widzimy, że mamy te dwa pliki skopiowane. No dobra, ale co jeżeli, mamy więcej tych plików, tak? Mamy 100 na przykład. I one mają pewną systematykę. Czyli tak jak tutaj stworzyłem 1a.a, 2.a. Widzimy, że mamy jakiś punkt zaczepienia, że możemy to w pewnym stopniu zrobić, automatycznie skopiować te wszystkie pliki, tak? Możemy zrobić to w ten sposób, że robimy tak, copy, gwiazdka.a. Czyli skopiuj wszystkie pliki, które mają rozszerzenie A. Możemy też zrobić tak, że skopiuj wszystkie pliki, na przykład wszystkie pliki. To wtedy by skopiowało nam wszystkie pliki tutaj, jeżeli byśmy dali taki parametr. Ale możemy też skopiować w ten sposób, że na przykład jak mamy wszystkie pliki z tą samą nazwą, ale mają różne rozszerzenia, to na przykład możemy zrobić w ten sposób. Czyli skopiuj nam wszystkie jedynki ze wszystkimi rozszerzeniami. No dobra, ale wykonajmy to polecenie i skopiujmy do tutaj BA i do A. I jak sobie teraz zrobimy ls minus l inaczej, widzimy, że mamy A i katalog B. No dobra. Teraz chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda nasz katalog tutaj. To wejdźmy sobie do katalogu tutaj i mamy takie polecenie jak tree, drzewo. Proste użycie tree wyświetli nam drzewo katalogu, w którym się znajdujemy. Zobaczymy wszystko, co się w nim znajduje. Na niebiesko będą katalogi, na biało będą pliki. Tree ma jeszcze parametry, to może się pobawić, bo w sumie to drzewko można sobie jakoś tam układać w swój sposób. Dla mnie taka forma jest wystarczająca, żeby obejrzeć, co mam w katalogu. Jest to bardzo przydatne. Jak widzisz, no skopiowają się wszystkie te nasze pliki. No dobra. Co teraz? Możemy sobie wyświetlić te pliki. Żeby wyświetlić pliki podobnie jak drzew, jak tree. A, jeszcze do tego tree wracając. Jeżeli nie masz go w systemie, to trzeba go zainstalować. W systemach Red Hatowych to wykonuje się polecenie sudo, jeżeli jest się w grupie sudo, albo z roota yum, albo dnf install tree. I się zainstaluje, bo jest dostępne w repozytorium. Dobrze. Jak możemy wyświetlić, jeżeli nie mamy tego tree? Możemy to zrobić w ten sposób, że robimy ll minus r i wszystko. Jak widzicie, też się nam zrobiło to samo, tylko no nie w formie takiej graficznej, tylko w formie tekstowej. Czyli mamy dwa pliki w katalogu A, mamy katalog B, pusty, mamy katalog BA i katalog A w tym katalogu i w katalogu BAA mamy dwa pliki i mamy dodatkowo jeszcze katalog B. No, takie to ciekawe, prawda? No dobra.
Co teraz? Chcemy usunąć sobie jakiś katalog. Na przykład no, utworzyliśmy katalog B w katalogu A. No bez sensu, tak? No to możemy albo go przesunąć. Move. Tak jak już wcześniej to pokazywałem move'a. Albo usunąć. On jest w tej chwili pusty. To możemy zrobić rmdir. I to będzie katalog. Jesteśmy w katalogu tutaj, czyli będzie w katalogu BA, A i B. Katalog jest pusty, to nam się usunie. Jak wykonamy to polecenie, jest. Tak jak wspominałem wcześniej, żeby usunąć niepusty, musimy wykonać polecenie rm-rf. I nazwę katalogu, czyli na katalogu. Katalogu pliku nie. Pliku nie usuwajcie z rm-rf. Jeżeli nie jesteście pewni, czy chcecie usunąć, bo to możemy sobie usunąć wszystko z roota nawet takim poleceniem. No dobra, co jest kolejne? LS znacie, Houna znacie, Chmoda znacie, będę mówił tak spolszczonym językiem. Finda też pokazałem, jak możecie znaleźć pliki, jeszcze go jeszcze raz pokażę. Find. Czyli chcemy na przykład znaleźć plik 1.a, find i chcemy szukać w tym katalogu, ale w każdym katalogu. No to w sumie kropka wystarczy, minus name, nazwa 1.a. I gdzie widzimy? No widzimy w katalogu A i widzimy w katalogu BAA. Super, pokazały nam, znalazło nam wszystko. Dobra. Chcielibyśmy sobie teraz coś dodać do tego pliku, tak? To mamy ten katalog w pliku AA. Zrobimy sobie coś takiego. Echo. I tutaj. To jest string w pliku 1.a. I piszemy go do A1A. No i mamy, zapisaliśmy sobie linijkę do pliku. No to teraz sobie zrobimy, chcemy sprawdzić, czy na pewno tam jest. Możemy to wykonać poprzez less. I teraz A1.A. Jak widzicie, jest. Mamy. Dobra. Możemy też sobie zrobić to poprzez head. Get. Jak widzicie, mamy. Wyświetliło się troszkę inaczej, prawda? I możemy też sobie to zrobić poprzez tail. Jak widzicie, też mamy. Ale teraz sobie dodajmy. Dodamy sobie teraz kolejnego. I zróbmy to samo. Tylko od końca. Tail. Widzicie? Wygląda. A, no tak, bo napisałem jeszcze raz. Tak. I żeby sobie dopisać, nie nadpisać, trzeba zrobić podwójne przekierowanie. Czyli to mówi, żeby dodało w kolejnej pustej linii. I zrobimy taila. No i jest dodane. Ale jak zrobimy na przykład tail, polecenie. I minus n. To dostaniemy coś innego. I zrobimy minus n 1. Dostajemy, to jest kolejny string w pliku 1a. Ucięło nam, to jest string w pliku 1a. No dobra, teraz zróbmy sobie to samo. Head. I też zróbmy z parametrem n. Widzicie, to jest string w pliku 1a.
To teraz widzicie różnicę. Tail, jak sama nazwa mówi, jakbyśmy przetłumaczyli z angielskiego, to jest ogon. Head to jest głowa. Czyli to polecenie nam wyświetla od góry, plik od góry, a to polecenie wyświetla nam plik od dołu. Jest to bardzo ważne przy dużych plikach tekstowych. Jak mamy na przykład 1000 linii, a chcemy wyświetlić sobie ostatnią linię tylko z tego pliku, to nie robimy, nie wyświetlamy całego pliku, wyświetlamy sobie tylko tą linię, którą chcemy wyświetlić, czyli tailem ostatnio. A na przykład chcemy wyświetlić pierwszą, no to wyświetlamy headem. Bardzo przydatna sprawa w czytaniu plików, logów. Bardzo się przydaje. Less natomiast wygląda w ten sposób, że bardzo duży plik będzie nam pokazywał po stronie, tak jakbyśmy czytali książkę. I przechodząc sobie do dołu strzałką, dopiero nam będzie dodawał kolejny tekst. Nie będziemy otwierać całego pliku na raz, tylko będziemy go czytać w zmniejszonej formie. Less, czyli less. Możemy też sobie użyć polecenia more. I będzie działał podobnie do lesa. No dobra, nie mam niestety dużego pliku, żeby to zaprezentować, ale może w kolejnych zadaniach przy administracji będziemy czytać jakiś log, no to wtedy zrobimy. Teraz nie będziemy zajmować się dodawaniem pliku takiego dużego. Co jeszcze możemy zrobić? Jak jeszcze wyświetlić plik? Cały plik naraz, bez żadnego lesa, heada, mora. Czasami nie ma tych poleceń w okrojonych jakichś wersjach systemów. Jest natomiast coś takiego jak cut. I zrobimy sobie cut na 1.a. Jak widzicie, też mamy wyświetlony plik. Cut niestety wyświetla nam cały plik, wrzuca całości plik do stdouta. Czyli jak mamy duży plik, no to nam wrzuci 1000 nawet linii. Zapcha nam całą konsolę. I będziemy musieli scrollować konsolę, tak? Bo on wyrzuci do konsoli ten cut. Ale cuta używa się w jeden specyficzny sposób. No nie w jeden specyficzny sposób, ale głównie do tego i przede wszystkim ja używam. Cut, wyrzucamy pliczek, ale chcemy znaleźć sobie w tym pliczku tylko jeden string o nazwie string. To zrobimy sobie, połączymy go z grepem. Jak widzicie, wyświetla nam się string na czerwono, czyli wyszukaliśmy. Ale grep ma jeszcze taki magiczny przełącznik, jak zrobimy minus o, to nam się wyświetli tylko to, co szukamy. Jeszcze możemy zrobić taki magiczny przełącznik jak before jedna linia, albo after jedna linia. Niestety nie mamy tutaj linii żadnych dodanych. Możemy usuniemy może to minus o. Nie mamy dodanych żadnych linii więcej, to nam się wyświetla tylko tyle, ale jakbyśmy mieli duży plik, to wyświetlimy pewien zakres tego pliku, czyli od linii, w którym znaleźliśmy ten szukany string, wyświetli się 5 linii i pod spodem jedna linia i pod spodem wyświetli się kolejna linia. To możemy dowolnie, możemy podać 10 linii, albo nie musimy używać razem, możemy tylko before, ale możemy tylko after. To jest też bardzo przydatne przy czytaniu logów. Kolejny, czyli grepa też już widzicie, jak się używa. Grepa można użyć też bezpośrednio i też zrobimy sobie string i w pliku A1A i pokazało nam się dokładnie to samo. Dlaczego użyłem tego grepa inaczej? Używamy grepa w ten sposób, że tylko grepa. Ale dlaczego pokazałem ten przykład?
jest to o tyle ważne, że możemy sobie działać na kolejnych operacjach. Czyli wyświetlamy sobie jakiś pliczek, grepujemy go i możemy dodać seda tutaj. No, możemy również to zrobić bez kata, tak? Ale jeżeli chcemy wyświetlić plik i go przegrepować, to kat jest bardzo szybki. No w sumie grep też, ale no, często używa się go w ten sposób, że po pipe, czyli to jest pipe. Pipe służy nam do takiego jakby łączenia strumieni, czyli strumień z tego polecenia jest przesyłany do tego polecenia. Czyli nie musimy tutaj dodawać pliku, nazwy pliku, bo operujemy na tym strumieniu. Czyli to, co nam się wyświetliło, grepujemy. Możemy dodać kolejny strumień w tym poleceniu, na przykład sed. I teraz robimy takie magiczne coś, że zrobimy sobie jak widzicie, to jest słowo w pliku. To jest kolejne słowo w pliku. Trochę niegramatyczne, no ale widzicie, zmieniło się, prawda? Super. Mamy pięknie opracowany plik. Zmieniliśmy sobie nazwę. Sed służy do tego, żeby zamieniać coś w pliku. To jest bardzo przydatne polecenie. Jak chcemy na przykład zmienić nazwę użytkownika w jakimś pliku konfiguracyjnym albo zmienić jakieś wyrażenie, bo też możemy używać wyrażeń regularnych. Tutaj niestety wam nie będziemy mieć tego w żadnym etapie wyrażeń regularnych. No może w skryptach, ale nie będzie jakiejś szczególnej lekcji do tego. Dlatego zachęcam do wyszukania informacji w internecie. Wpiszcie sobie po prostu w przeglądarce, w Google, w wyszukiwarce hasło grep w bash, wyrażenie regularne, albo set w bash, wyrażenie regularne, albo bash, wyrażenie regularne i zobaczycie przykłady i się na pewno nauczycie. No dobra, set, pięknie. Ale co jeżeli chcielibyśmy zamienić, bo tak naprawdę to zamieniliśmy to tylko w konsoli. Jak widzicie, plik dalej jest niezmieniony, tak? Co możemy zrobić? Możemy to zrobić dwojako. Wysłać to z powrotem do pliku A1. Teraz jak wyświetlicie plik, no nie ma nic, tak? No bo nie możemy czytać i nadpisywać tego pliku w ten sam sposób. Czyli dodajmy sobie jeszcze raz to samo. Mamy jeszcze raz to samo, czyli no, nie nadpiszemy pliku, który czytamy. Możemy to zrobić, że stworzymy sobie jakiś plik tymczasowy i wtedy ten plik tymczasowy zrobimy sobie cat i zrobimy A1 TMP do A1 A. Jak widzicie, teraz mamy zmienione. Odwróćmy to teraz. Słowo
na string. Albo nie odwracajmy. Czyli mamy to zmienione. A możemy też zrobić to za poleceniem samego seda. Sed minus i. I teraz ponownie nasze polecenie, to co szukamy. I to będzie teraz szukamy słowo. Chcemy zamienić na string. I teraz musimy podać nazwę pliku. A1A. Jak wyświetlimy sobie teraz plik, no to widać, że jest zamienione. To ten parametr minus i robi, że zamienia plik w miejscu, nadpisuje go. Możemy dodać sobie parametr kolejny do backupowania. Już teraz dokładnie, to jest chyba minus b od backup. I stworzy nam się plik backupowy podczas zamiany. Teraz wyjaśnię seda, o co chodzi. Co tutaj zawarłem? Co to jest to S? Jeszcze może możemy dodać tutaj G. To jest globalnie. Czyli przeszukaj cały plik i wszystkie wystąpienia pozamieniaj. Często używa go się właśnie w ten sposób. S to jest separator. Separator to jest właśnie ten ukośnik tutaj. Jak widzicie, separator polecenia, czyli tutaj to, co chcemy zamienić w pierwszym, na to, co chcemy mieć nowe. I to są separatory. Jeżeli sobie zrobimy separator w ten sposób, o, na przykład zróbmy tak jeszcze dodatkowy, że to jest kolejny string pliku. Trzeci. Nie drugi, tylko będzie. Tylko trzeci string w pliku. I wyświetlimy sobie ten plik. Widzicie? No i tak, no nam się nie zgadza, tak? Nie chcemy tych ukośników. No to dobra, to wykonajmy polecenie seda. Tylko teraz tak, jak wykonamy polecenie seda, to jak to zrobić? Same ukośniki, no Linux tego nie przeczyta. Nie wiadomo, o co chodzi, tak? Możemy sobie wyłączyć te myślniki tymi ukośnikami. Czyli ten ukośnik to mówi, że traktuj ten symbol jako zwykły znak. Nie jako polecenie. Nie jako jakiś parametr. No i teraz, to znaczy, no zamieniliśmy, bez sensu, bo zamieniliśmy to na to samo, ale zamieńmy go na przykład na ten, na pusty znak, tak? Czyli usuńmy te znaki. Jak widzicie, pierwsze wystąpienie zostało nam tylko zamienione. No to trzeba zrobić G i wtedy się już wszystkie. Albo robić pojedynczo, bez G. Czyli pierwszy, później jeszcze raz wykonać drugi, jeszcze raz wykonać trzeci, jeszcze raz wykonać czwarty. A z G wszystkie naraz się usuwa i zmieniają. Dobra, zróbmy jeszcze raz to polecenie. Teraz to jest czwarty string. Jak widzicie, mamy. I teraz sobie zróbmy w inny sposób. Zamiast używać tych wyłączeń, zróbmy separator jako hash. O. I zrobimy w ten sposób. O, jak widzicie? Zadziałało. Czyli tym separatorem S oznacza nam, że jaki tutaj ma być separator. I taki, jaki separator tu podamy, to znaczy, że tutaj on będzie zastosowany. Tu i na końcu. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy wyświetlić sobie na przykład użyć polecenia cat. Polecenie cat
nie cat, tylko nie cat, tylko cat. W ten sposób używa się do ucinania. Tak jak to mówi. Ucinamy coś. Dobra. To zróbmy sobie naszego kata. Cut 1a. Wygrepujmy. Na przykład jest trzeci string. To oczywiście zdajemy sobie w cudzysłowie, że na pewno tego chcemy. I dodajemy sobie cat. Mamy dwa parametry. Pierwszym jest delimiter, czyli co będzie naszym podzielnikiem. Jest d. Będzie spacja. I ile bitów chcemy wyświetlić? Którą grupę? Pierwszą, tak? A, nie daliśmy sobie minus o. Jest. Teraz wyświetlimy 2. I teraz wyświetlimy 3. Jak widzicie, mamy 3 grupy, tak? Mamy delimiter tutaj i mamy delimiter tutaj. I teraz możemy sobie wyświetlać, że pierwszy, drugi i trzeci string. Możemy też zrobić takie cudo, że sobie wyświetlimy od jednego do drugiego. Jest trzeci. Super, prawda? A możemy też wyświetlić od jednego do trzeciego. Albo od drugiego do trzeciego. A możemy też wyświetlić wszystkie trzy w ten sposób. Albo wszystkie dwa. Albo wszystkie, albo jeden. Pięknie, prawda? Ten kat jest bardzo często też używany do ucinania czegoś, do wyciągania informacji, bo w ten sposób wyciągamy, pobieramy informacje. To już jest typowa praca administratora, który musi sobie wyciągnąć jakieś informacje z systemu. I tym oto poleceniem już możemy sobie wyciągnąć konkretnie to, co nas interesuje. Już możemy sterować naszymi danymi, że tak powiem. No, no dobrze. Kolejnym poleceniem, które jest też dość często używane, ale jest troszeczkę skomplikowane. Ale bardzo przydatne. I też działa podobnie do tego kata. Jest nasze polecenie AWK. I AWK, co on nam robi? Mamy tutaj przykład, jak go użyć. O, czyli to już jest takie zaawansowane polecenie, w którym możemy wyświetlać coś, możemy wykonywać jakieś operacje, sumowania nawet. Jest to przydatne polecenie do pracy na logach, do wyszukiwania informacji. Czyli zrobimy sobie przykład. Słowo trzeci wyciągniemy. Czyli zrobimy sobie tak. I za pomocą AWK również ustawimy delimiter jako spację i co zrobimy? Wyświetlimy print, który to będzie? To będzie drugi. To będzie drugi. Oczywiście nie dodałem, nie dodałem. I jest trzeci. Czyli troszkę w inny sposób wyświetliliśmy sobie to, co wyświetliliśmy za pomocą tego polecenia. Widzicie? To samo. F jako delimiter i print. No.
AWK ma ogromne możliwości, nie tylko takie. Także też no, na to trzeba by było poświęcić kolejny rozdział. Jeżeli będziecie zainteresowani, to może rozszerzymy któryś z etapów albo zrobimy jakiegoś bonusa, jeżeli będzie odzew. No, ale się tak zastanawiam, bo nie, takie zarządzanie tymi plikami, czytanie tego na serwerach, to wychodzi tak naprawdę z użytku, bo rozwinęły się programy siemowe do przeglądania logów, do grepowania, do wyciągania informacji, do przetwarzania. Także to jest przydatna wiedza, warto ją posiadać, bo często można znaleźć pracę w małej firmie, w której nie ma jakichś oprogramowań i trzeba sobie jakoś radzić. No ale w dużych firmach jest już oprogramowanie, które to zastępuje. No dobrze. Czyli mamy takie skrótowy, mogę powiedzieć, opis albo nieskrótowy działań na plikach, wyświetlania, wyciągania informacji. Teraz co byśmy chcieli sobie zrobić? Chcielibyśmy ten katalog spakować tak jak w Windowsie RAR-em albo ZIP-em. ZIP-em w Linuxie kompresuje się pliki. Żeby skompresować katalog, używa się tara, polecenie tar. I teraz tak, chcemy cały ten katalog tutaj skompresować. No to użyjemy polecenia tar. Możemy sobie wyświetlić helpa. On nam powie, w jaki sposób to zrobić. Tutaj wszystkie parametry. Widzicie. Można też zamiast helpa użyć sobie manual. Man to jest manual. Tutaj będzie pełna informacja od deweloperów. Jakie są możliwości w danej komendzie, w danym podprogramie. No tak, bo to jest komenda, ale tak naprawdę to jest taki program napisany przed deweloperów. Teraz robimy prosty tar. I co dodamy? Czyli tak, no to tutaj już wam pokażę, jak to zrobić. Duże minus C to możemy sobie przekierować do katalogu jakiegoś. C to jest create. R to jest appen, czyli już jak mamy mamy jakiegoś tara stworzonego, to możemy do niego dopisać coś nowego. Update only append files to, no można też używać tak. X, czyli extract, to się przy ekstraktowaniu używa. No i jeszcze F, parametr F nam jest potrzebny, czy jest tutaj opisany. Tak, F to jest file, który mamy. I jeszcze parametr Z się używa. Czyli się tworzy taki filtr. Na przykład zip, gunzip, unzip, ungzip. Jeszcze możemy go dokompresować. No jest bardzo dużo. Możemy stworzyć bzip 2. No, dużo parametrów. Najczęściej to się robi po prostu CZF. Dajemy teraz nazwę w pliku po skompresowaniu, czyli to będzie tutaj.tar.gz. Dodajemy Z, czyli go gzipujemy dodatkowo, czyli jeszcze pliki w środku zostaną skompresowane. I nazwę pliku. Nazwa pliku to jest nazwa katalogu tutaj. No i mamy stworzone archiwum. Tutaj tar.gz. Czyli jeszcze raz teraz polecenie to było tar. CZF. Nazwa archiwum.
czyli to był tar tutaj .tar.gz i katalog tutaj jest napisane. To się nic nie stało, bo nic nie dodawaliśmy do pliku. No i jest dodane. Jest stworzone archiwum. Kolejną grupą poleceń będą polecenia, które się też przydają, na przykład UGET, na przykład CURL, POPOLS, taki spolszczony, to jest CURL. Kolejne będzie DO, kolejne będzie DF, zaraz objaśnię, o co chodzi, PS, SCP mieliśmy zrobione, które by się jeszcze tu przydało, o IP na przykład, i config na przykład, i na końcu sobie zrobimy ILA. Dobra, czyli zacznijmy od data, od daty. Date jest ciekawym poleceniem. Oprócz tego, że nam wyświetla datę, to możemy sobie zrobić format. Na przykład chcemy sobie wyświetlić datę tylko dzień, na przykład dzisiejszy. Co możemy sobie zrobić? Możemy sobie zrobić tak, możemy sobie ustawić datę. Co by wam tu zaprezentować takiego fajnego? No dobra, zróbmy, nie ustawiajmy daty, to będzie w administracji, żeby już nie mieszać tematów. Zróbmy sobie tylko formatowanie. No, jak jesteśmy przy opracowywaniu poleceń związanych z przetwarzaniem tekstu, to też jest dość przydatne, na przykład, żeby sobie stworzyć plik jakiś. I zróbmy sobie na przykład z daty chcemy wyciągnąć rok. Który mamy rok obecnie w takim krótkim formacie. O, jak widzicie, wyświetlił nam się rok 2023. No dobra, ale rok to mało. Jaki mamy miesiąc? No to sobie zrobimy na przykład taki miesiąc długi. O, mamy miesiąc 09. No dobra, ale w sumie jak już mamy miesiąc, to który mamy dzień? Jak się pewnie domyślacie, będzie D. Ale nie duże, a małe. I mamy dzień 18. No dobra, jak zrobimy sobie duże D, no to mamy D z powrotem datę. Czyli dzień będzie tak troszkę inaczej, będzie. Co będzie, jak zrobimy sobie małe M? Nic się nie stało. A co będzie, jak zrobimy sobie małe Y? O, skróciło nam się do 23. Też przydatne, prawda? No dobra, ale to nie wszystko, bo oprócz tego to możemy sobie również wyświetlić czas, czyli na przykład godzina. Która jest godzina? Jest godzina 18:10. Super, prawda? Może wyciągniemy godzinkę samą. Samą godzinę 18. Może sobie zrobimy tak, że tą godzinę zrobimy w takich podłogach i będą minuty. Sorry, nie minuty. Czyli będzie godzina i teraz, żeby wyświetlić, minuta będzie. Pomyliłem. Duże M to jest minuta. I teraz S jako sekunda.
Co mamy? No, mamy wyświetlony rok, miesiąc, dzień i godzina. Jak widzicie, no, ciekawe polecenie, prawda? Możemy sobie zrobić. Do czego się to stosuje? Pewnie słyszeliście coś takiego jak timestamp. To jak sobie to wszystko zbijemy teraz, usuwamy te zbędne rzeczy. Zostawimy miesiąc. Tu zostawimy rok, ale w długim formacie. I wykonamy to. Stworzyliśmy timestamp. Takim timestampem możemy na przykład oznaczyć plik. I możemy sobie zrobić w ten sposób. Touch. Log. Ten nawias z dolarem mówi, że w środku znajduje się polecenie. Możemy to zrobić w apostrofach takich. Ale bezpiecznie jest w takim nawiasie. Log. Co nam powstało? No wyświetlmy. Mamy log z naszym timestampem, czyli oznaczyliśmy plik datą. Możemy to... To jest bardzo często używane, nawet w skryptach, to jakieś wrzucanie informacji ze skryptów. Do czego służy polecenie wget? Nie ma polecenia. No to sobie zainstalujmy. I już mamy zainstalowane. Polecenie wget używamy do pobrania czegoś. Czy ja coś mogę pobrać? Pobierzemy sobie RPM-a wgeta. Wget i na przykład wrzucimy taki link. No jak widzimy, pobrał nam się plik. Mamy polecenie cur. Do czego użyć? Na przykład zrobimy sobie to jest najprostsze użycie. Jak widzicie, to jest najprostsze użycie curla. Wyświetliliśmy sobie stronę internetową. Kod strony internetowej. W sumie pobraliśmy kod strony internetowej. Niektóre strony są zabezpieczone przed tym, żeby nie używać curla. Zaraz wam to zademonstruję na przykładzie najpopularniejszego serwisu linuxowego. Jeżeli nie ma w nagłówków informacji o przeglądarce, no to WP się nie pobierze, mają zabezpieczone to po prostu przed jakimś zrzucaniem stron, przed włamywaniem się, no trzeba w nagłówku podać większość informacji. Curl stosuje się w Linuxie, w linii poleceń do debugowania endpointów jakiejś aplikacji. Ponieważ curlem możemy zrobić też wysłać nagłówek, tak jak wcześniej powiedziałem, możemy wysłać plik, możemy pobrać również plik i możemy wysłać na przykład w body jakiś JSON-owy kod do strony na przykład. Także no, jest to przydatne narzędzie, bardzo często stosowane i oczywiście omówię go bardziej dokładnie w późniejszym etapie w administracji, gdzie stworzymy sobie jakąś aplikację i będziemy też odpytywać jakiś endpoint. Do czego służy polecenie do? Polecenie do służy do tego, żeby sobie wyświetlić informacje o katalogu. Jakie mamy pliki,
Tu. Jakie mamy pliki, jaką mają wielkość, katalog, jaką ma wielkość katalog. Bardzo przydatne narzędzie. Ma dużo opcji do wyświetlania. Możemy sortować informacje, możemy je grupować. Do grupowania, już nie pamiętam teraz. Oczywiście help zawsze przychodzi z pomocą. Możemy sobie zrobić właśnie total przez C. I mamy informację, ile cały katalog waży. Możemy sobie też zrobić tylko w ten sposób, że wyświetlimy tylko total. Tylko total sobie wyświetlimy poprzez S. No dodajmy oczywiście human readable. Jak widzicie, katalog waży tyle. No, bardzo przydatne narzędzie, żeby sprawdzić, co nam zajmuje dużo miejsca. Na przykład, jak wykonamy polecenie kolejne DF, to nam się pokaże informacja o miejsca, jakie mamy zajęcie miejsca na dysku. DF-H to jest po ludzku czytane. I pokaże nam się na przykład partycję boot 20%, ale z niej się nie korzysta, tak? Z niej tylko system korzysta. Nasz home ma 500 giga i jest wykorzystany tylko w 1%. No super, dobra. Cieszymy się, mamy dużo gigów do wykorzystania. I DF no, głównie służy do tego, żeby wyświetlić informacje. Jeszcze mamy takie informacje o zajętości dysków. Łączy się to w ten sposób, że zazwyczaj jak mamy jakiś problem na serwerze, wykonujemy polecenie top. Mówi nam o informacji zajętości procesorów. Widzimy, że mamy 4 procesory, 8 giga RAMu, 7 jest wolne, no nic się nie dzieje, to nie widzimy tutaj żadnego problemu z ani procesorem, ani z pamięcią. Swap jest całkowicie wolny, nic nam się swapuje, to znaczy jeżeli byśmy mieli zajętą pamięć RAM, to system zacząłby pisać do tego swapa. To wtedy już jest bardzo źle, bo nam się będzie Linux umiera powoli, że tak powiem. CPU. Czasami jak są zajęte CPU, to też nam zaczyna swapować. To jest związane z systemem przerwań. To już w szkole może wam wytłumaczą, jak to działa. DevOps się nie zajmuje systemem przerwań. To jest bardziej administrator systemów i programista. Dobra. Top nam pokazał, że no w sumie jest wszystko w porządku, ale dalej mamy jakiś problem. Nie możemy zapisywać danych do systemu. No to sprawdzamy. DF, DF-H. O, widzimy, że na przykład home. No tutaj mamy wolne, ale widzimy, że home nam zajmuje bardzo dużo miejsca. No to co możemy zrobić? To zrobimy sobie do-sc na home. I home nam pokaże w totalu, że zajętego miejsca jest po ludzku przeczytając, że mamy na przykład 600 giga, 400 giga z 402 giga zajęte. No to już wiemy, a tu jest błąd. No to wchodzimy sobie dalej, tak? Już usuniemy sobie to S i wyszukamy w home, które zajmuje jak najwięcej, tak? Jeszcze możemy sobie zrobić z poleceniem sort. I nam pokaże, przesortuje, tak? Ale możemy sobie zrobić polecenie sort z parametrem na pewno jakimś. No to wchodzimy i szukamy, jaki parametr. Jaki parametr możemy użyć? Możemy użyć n, czyli numeric sort. No bo numerycznie sortujemy, tak? Minus n. Chcemy po numerach, minus n. I jak widzimy, mamy
sortowane po numerach. No i możemy dalej szukać tam informacji, jak przesortować. Unique, może unique to nie, to już się nie stosuje tutaj przy tym. Minus D, jeszcze dodamy sobie parametr, dictionary. Is incompatible. D. No i mamy tam, jakieś sortowanie zawsze to wygląda. No, używa się tego numerycznie. I nam pokazuje, tak? No musimy oczywiście znaleźć sobie giga. No to możemy sobie zrobić tak, że jeszcze dodamy grepa, tak? Grep i wyszukamy sobie liczby wyrażeniem regularnym, które się to będzie tak, zaczynamy od liczb od 0 do 9 i jeszcze ma być tam g dodany. No nie mamy, ale może jest dodany m. Mamy więcej, czyli mamy jeszcze kropkę jako zwykły znak. Mamy kolejną grupę 0 do 9 i potem mamy m. O, widzimy i nam wyszukało, tak? Także jak widzicie, no, jest ogromne zastosowanie tego. Połączyliśmy wiele komend. Tak właśnie działa DevOps. Musi wiedzieć, czego ma użyć, tak? I jak użyć. Musi znaleźć problem, bo to jest też tak, że DevOps też jest czasami administratorem. Dość często tak się zdarza, bo administratorów jest coraz mniej. Ale jak widzicie, no zastosowaliśmy to w życiu, to czego się uczyliśmy. Także warto się uczyć poleceń, warto się uczyć składni tego, co Linux ma w sobie. No nie pokażę wam tutaj wszystkich przykładów. Jest to tego ogrom, ale nie bój się, będziemy to kontynuować w dalszych etapach, bo kurs będzie wyglądał tak, że wszystkie informacje, które poznajemy od dnia pierwszego od Gita, będziemy utrwalać sobie i poznawać w szerszych możliwościach do ostatniego dnia kursu. Także na końcu wyjdziesz na pewno z dużą wiedzą. No dobra, troszkę przedłużyłem tą sesję, ale myślę, że warto, bo zrobiliśmy coś ciekawego. Dodam jeszcze tak dwa polecenia, których nie objaśniłem. Trzy właściwie. IP. Wyświetlamy swój adres IP. Ifconfig. Wyświetlamy to samo co w Linuxie, ipconfig. Informacje o kartach sieciowych. I ostatnie polecenie, kill. No, takie, no nie wiem, pewnie to zamieniał kiedyś przez poprawność polityczną. Kill to znaczy zabij, tak? Jak wyszukamy sobie poleceniem ps, pokazuje nam jakieś otwarte polecenia, że mamy, czy tam programy, że są otwarte. Zróbmy sobie na przykład sleep 40 i wyślemy sobie to do tła. I PS. Widzimy, mamy teraz sleep polecenie. Chcemy skillować, no bo nie chcemy, żeby nam spało, tak? No to bierzemy PID number, process ID number, process ID i robimy kill. I o, terminated. Jak zrobimy PS, nie ma. Brawo, zabiliśmy. Czyli kill służy do zabijania. Killem możemy również zabić w ten sposób minus F. Minus, nie minus F, przepraszam. Ile możemy sobie zrobić minus L? O, już nawet nie ma tego.
minus L i nazwa i numer procesu. To wtedy nam zabije listę sygnałów połączoną razem, czyli jak ma jakiś podprogram swój w tle, jakiś dodatkowy proces, podproces uruchomiony, to też nam zabije wszystkie te podprocesy. No i to by było tyle z Basha. Widzimy teraz, zachęcam do zrobienia testów, zadań przykładowych, nie będą one trudne, wszystko co jest zawarte w zadaniach omówiłem tutaj na przykładzie tych poleceń, naszych tworzonych plików. Także czekam na rozwiązania i widzimy się w kolejnym etapie. Części tego etapu Linuxa podstaw, czyli w skryptach. Skrypty będą bardzo podobne do tego, co robiliśmy teraz, ale będą to już takie małe właśnie programy, takie jak LS i coś podobnego. Także zachęcam do zrobienia zadań i jak najszybszego obejrzenia kolejnej części kursu.